Witam w kanale Tapis TV. Mam na imię Marcin, znajdujemy się w bełchatowskim oddziale firmy Tapis Dobrzelów 15B. Wstęp mojej prezentacji tym razem będzie troszkę inny niż dotychczas, a dotyczy potocznego nazewnictwa wszystkich wannien spa nazwą jednego producenta jacuzzi. Samo to jacuzzi to też inaczej się wypowiada. W Polsce przyjęło się, że każdy zbiornik wodny z bąbelkami to jacuzzi. To tak, podam kilka przykładów, jakbyśmy każdy z nas zamiast chodzić w obuwiu sportowym chodził w adidasach. To tak, jak prowadząc samochód przykładowo marki Mitsubishi mówimy, że przyjechałem jeepem. Albo, że każdy samochód terenowy to jeep. To tak, jakbyśmy wykonywali jakąś czynność ślusarską, przycinali jakiś element szlifierką kątową, mówiąc, że przycinam coś Boschem. A ta szlifierka nie jest marki Bosch. Nie narażajmy się na śmieszność. Włoska rodzina jacuzzi wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych ponad 60 lat temu. I jako jedna z pierwszych rozpoczęła produkcję wannien spa pod nazwą jacuzzi. Ja osobiście znam ponad 100 producentów wannien spa z całego świata i każdy z nich ma inną nazwę, każdy ma inną logo, każdy ma inne logo, a nie jest to jacuzzi. Ta prezentacja dotyczy wanny spa kanadyjskiego producenta Coast Spa, model Cascada 5 Horyzont. W jednej z moich prezentacji szczegółowo opisywałem model wanny Cascada 2. Bardzo proszę, odszukajcie Państwo tę prezentację, ponieważ skupiłem się tam na walorach technicznych. A dziś chciałbym odcinek poświęcić różnicom między modelem Cascada 2 a Cascadą 5. Cascada 5 Horyzont powstała na życzenie europejskich dystrybutorów tej marki. Przez długi okres model Cascada 2 był hitem sprzedaży i pewnie pozostałby do dnia dzisiejszego, gdyby nie model Cascada 5. Stworzyliśmy ten model, podkreślam nieskromnie, stworzyliśmy ten model, bo nasza firma dołożyła małą cegiełkę w procesie powstawania tej wanny, spa. Nasze sugestie zostały wzięte pod uwagę w trakcie projektowania i modernizacji. Cascada 2, o której tak szeroko opowiadałem w poprzedniej prezentacji, to duża, ekskluzywna wanna o wymiarach 2337x2565 i w tym miejscu, a więc w tym najwyższym punkcie, to 1195 mm. Wanna stworzona dla osób, delikatnie mówiąc, mocno odbiegających od tradycyjnych rozmiarów europejskich. Po prostu my, Europejczycy, jesteśmy mniejsi, mniejszych gabarytów. To raz. Dwa. Znaczna większość zakupionych modeli Cascada 2 została przez naszych klientów do środka pomieszczenia. Nieliczne wanny trafiły do ogrodów czy tarasów. Te duże wymiary modelu Cascada 2 w naszym budownictwie to utrudnienia instalacyjne. Stąd nasz nacisk na to, aby powstała wanna, która wygląda jak Cascada 2. Posiada tą samą ilość miejsc, posiada takie samo wyposażenie, a nawet lepsze, a wymiarami zewnętrznymi jest mniejsza i oto efekt połączenia tych założeń. Cascada 5, model Horyzont. Cascada 5 to wymiary zewnętrzne 2110x2340 i ten najwyższy punkt to 1160. Przelew ten z przodu to jest 820 mm. Wanna, która na dobre odebrała pozycję lidera modelowi Cascady 2, o którym wcześniej mówiłem, od 3 lat wyróżniona przez naszych klientów w konkursie The Best Installation w roku 2015 i 2016. A po tych modernizacjach, o których zaraz będę opowiadał, jestem pewien, że będzie i główna nagroda w 2017 roku.
Kolejna zmiana już dotyczy kształtu niecki. W tej części, doskonale w tym miejscu, przed liftingiem był podświetlany kanał rynna, w której spływała powoli woda. To rozwiązanie miało za zadanie powiększenia optycznie linii brzegowej. Zrezygnowano z tego rozwiązania, a strumień wody poprowadzano w górę tymi dyszami. W górę w ten sposób, w górę tymi deszami. Mnie osobiście bardziej podobało się poprzednie rozwiązanie. Kolejna zmiana dotyczy regulacji poszczególnych sekcji masujących. W poprzednich modelach w tych miejscach znajdowały się obrotowe pokrętła, które powodowały, że po ich odkręceniu startowały poszczególne sekcje. Dziś mamy nowatorskie rozwiązania, proste włączniki. W mojej ocenie to rozwiązanie nie dość, że nowatorskie, to dwa, o 100% jest lepsze od poprzedniego, ponieważ skraca czas regulacji, nie musimy tutaj manewrować i kręcić korbką, tylko jeden prosty przycisk. Banalne, a jak ułatwia sterowanie hydromasażem w poszczególnych sekcjach. Kolejna zmiana dotyczy głośników i nagłośnienia w Kaskadzie 5. W poprzednich modelach naprawdę mieliśmy bardzo wysokiej jakości głośniki i ja uważałem, że naprawdę nie ma do czego się przyczepić i nie ma co zmieniać. No jednak firma cały czas wprowadza jakieś nowinki techniczne. W tym przypadku Kaskada 5 otrzymała wyższe głośniki. One są częściowo plastikowe, tamte były częściowo stalowe. W mojej ocenie te są lepsze, bo nie podlegają erozji. A najważniejsza ich zaleta to to, że są kierunkowe. Kierunkowe to znaczy, że głośnik jest tylko w jedno miejsce skierowany. Poprzednie głośniki oddawały dźwięk na 360 stopni, w każdą stronę. A te, nie dość, że są obrotowe, możemy sobie skierować. Przykładowo, jedna osoba chce posłuchać głośniej, a druga osoba siedząc w wannie przeszkadza jej ten dźwięk czy muzyka, może sobie te głośniki obrócić i skierować ten dźwięk kompletnie w inne miejsce. Stąd w mojej ocenie te głośniki są lepsze niż w poprzedniej wersji. Kaskada 5 dostępna jest z dwoma rodzajami panelu sterującego. Panel manualny, tradycyjny, to tak potocznie najprościej wytłumaczyć przyciski, które znajdują się pod grubą folią, hermetycznie zalane, zabezpieczone. W tym przypadku mamy panel dotykowy LCD. Podam jeden przykład, wyższość tego panelu nad innymi manualnymi panelami. Przede wszystkim możliwość obracania wyświetlacza. Możemy wygodnie sterować tym panelem z każdej strony, czy stojąc na zewnątrz wanny, czy siedząc w wannie. W tym przypadku skierowany jest wyświetlacz do osoby, która obsługuje wannę z zewnątrz. Po naciśnięciu tego SPA obracam panel i uruchamiam jeszcze raz. I wtedy osoba, która siedzi w wannie, może nie musi się wyginać, obracać, bo dokładnie ma czytelny panel przed sobą i może już sterować tą wanną siedząc w wannie. Kolejna nowość, której próżno szukać u konkurencji, to praktyczny stolik. Nowość, kolejny dowód, że kanadyjska firma Coast Spa jest liderem w nowatorskich rozwiązaniach. Mamy ochotę zagrać w karty z przyjaciółmi lub spędzić uroczy wieczór we dwoje z szampanem w ręku. To rozwiązanie praktyczne dla każdego. Wystarczy wsunąć podstawę i już mamy praktyczny stolik. Ta górna część jest szorstka, ona powoduje, że naprawdę cokolwiek na tym postawimy, to stabilnie na tym stoi i nie spada. Od dołu wydobywa się woda, która zmienia barwę, także fantastyczny bajer jako opcja dodatkowa w modelu Kaskada 5.
Kolejna zmiana dotyczy centrum audio. Wcześniej mieliśmy zastosowane radio firmy Sony, do którego można było wsunąć ulubioną płytę CD. Teraz centrum audio to stacja dokująca, do której możemy zamontować pendrive'a, USB, łączyć się przez Bluetooth'a z telefonem. W stacji jest radio, w którym można zapisać 3 stacje radiowe i zmieniać te stacje za pomocą pilota. A dla tradycjonalistów stacja posiada możliwość podłączenia zewnętrznego, tradycyjnego nośnika dźwięku. Obsługa tej stacji dokującej chyba nie przerośnie nikogo. W tym momencie uruchomiłem, a zademonstruję Państwu pilota. Pilot jest wodoszczelny. Nie na tyle, żeby wrzucić go do wanny, ale można go dotykać, polać wodą, dotykać go mokrymi rękoma. Mamy tutaj możliwość zaprogramowania, tak jak wcześniej mówiłem, 3 stacji i sterować obsługą tej stacji dokującej właśnie za pomocą tego pilota. Osoby technicznej, która często przeprowadza serwisy w wannach spa, bardzo ważną zaletą jest tego modelu, iż do części serwisowej nie ma dostępu osoba niepożądana. Aby dostać się do środka, trzeba otworzyć tą część serwisową za pomocą 2 kluczy. Kolejna zmiana dotyczy wskaźnika pomiaru wody. Jest to bardzo ważna opcja, pamięć wody, która wyróżnia te produkty spośród innych producentów. Wcześniejszy wskaźnik był w kształcie termometru, taki prostokątny i był zamontowany w mojej ocenie w bardzo niefortunnym miejscu, bo w tylnej części tutaj na dole. Teraz ten wskaźnik mamy drobny, malutki, subtelny, ale w takim miejscu, że bardzo łatwo odczytać wartości, które znajdują się na tym wskaźniku. Kycie izotermiczne dostępne w dużo większym palecie barw, po to, abyśmy mogli ładniej połączyć wykończenie zewnętrzne niecki z przykryciem, tak żeby stanowiło to jedną harmonię. Bardzo łatwo to przykrycie unieść, można to zrobić jedną ręką, ja za chwilę to zademonstruję, ale bardzo ważne, to przykrycie odpowiada za to, że nie musimy o tej wannie pamiętać do minus 28 stopni, jeśli stoi na zewnątrz pomieszczenia. Proszę bardzo, ja ją teraz unoszę i pokazuję Państwu, jak łatwo podnieść. Od dołu to przykrycie otrzymało specjalne takie otworki, które powodują, że nie gromadzi się w tym przykryciu wilgoć. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu nowa Kaskada 5 po liftingu, zwłaszcza w tym wykonaniu, w tej najbogatszej wersji i w tym najciekawszym, nietypowym kolorze niecki. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do oglądania przy kolejnych prezentacjach w naszym kanale Tapis TV.